Cześć, witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z serii Świątecznej. Dzisiaj ze mną jest Oliwia Misztal. Hej wszystkim. I będziemy robić bardzo fajny challenge. Mamy tutaj rozsypane jakieś 30 lizaków, plus mamy jeszcze 8 paczek lizaków tutaj świątecznych, takich na choinkę. I naszym zadaniem będzie najpierw je rozpakować i rozrzucić. I będzie tutaj taka kubka lizaków, a my bierzemy po jednym do buzi tą stroną. A tym haczykiem jakby, widzicie, tym wywiniętym, będziemy musieli nabrać do tych plastikowych pojemników jak najwięcej lizaków w ciągu iluś tam minut. Osoba, która będzie miała więcej, zdobywa nagrodę, a nagrodą jest ten oto gigantyczny lizak. Naprawdę jest wielki, on waży pół kilo, nie żartuję. A osoba, która przegra, dostaje ciastem w twarz. Mam nadzieję, że to ty przegrasz. Więc dobra, rozpakujmy te lizaki wszystkie. To jest po prostu cudowne rozpakowywać lizaki i prezenty. Ej, ładne są, to są czerwone. No ładniejsze. Ale jeszcze tak ogólnie chcę wam powiedzieć, że to nie będzie cały challenge, bo jeszcze później zrobimy jedną bardzo fajną rzecz. Ale zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Tak, zobaczymy, czy nam to wyjdzie, ale będziemy próbować zrobić bardzo fajną rzecz, także zostańcie do końca. Ile słodkości! Wezmę to tak na kubkę, uzbieram, żeby ona łatwiej zbierać je do miseczek. Także tu są nasze lizaki, wybierz sobie, który chcesz nabierać. Ja chyba wezmę ten czerwony. I musimy sobie je rozpakować, bo one są w folii, a nie chcę mieć folii w buzi. Ja jestem tam jakieś krzywe. Ej, może łatwiej ci będzie nabrać. Ja właśnie tak się zastanawiam. O nie! On jest pęknięty, nie mogę go wziąć. On będzie do nabrania. Ale to będzie utrudnienie, wiesz czemu? Bo on się zacznie rozpuszczać nam w buzi. Taki. Mamy 5 minut na to. 5 minut. 5 minut. No to start, to start. No jak to dobre? Ja nie widzę. Nie mam. Zobaczcie, jak rogacze jakieś. Nie, wypadnij. Rogi mi spadły. Dobra. Ej no, ile ty masz? Moja miska. Wróciłem miskę. On mi wypada z buzi. O Jezu. No nie! Dobra, kurde! Nie wiem. Nie, moje włosy. O nie. Zostały wam 3 minuty 500. Dobra. Spojrzymy na to tak. Nie chcę dostać ciasty. No nie, rozpadam z tobą. Nie. Te krawędzi może się rozpadają. Złamał mi się! Ej,
podobał mi się jednak krótki. No nie. Na krawędzi jest. Ile wow. Dobra, koniec, nie mam siły. Nie mówił dobry, mówił słodki jakiś. Tak, ja mam swój, zgubiłem. A, bo ja wyrzuciłem go na ziemię, bo mój pęk. Ej, no ja nie chcę ciastem w twarz. Nie, dobra, policzmy ile mamy w misce. Raz, dwa, trzy. Nie, jeszcze liczy. 18. 18? Ja mam 14. O nie, masz 4 więcej. 35 mogłeś nadrobić. Mogłem, ale już miałem po prostu dość. Dobra, więc ja mam 14, to masz 18. Idę po ciasto. O nie. Dobra, teraz czas na karę i Oliwia się szykuje, a ja się boję, bo nie chcę dostać ciasta. A może zrobię unik i ty dostaniesz. O nie! To jest dokładnie 3. Ej, ale te ciasto jest za ładne, żeby takie coś robić. O nie, to jest takie twarde. To jest twarde ciasto. Dominik może otworzyć drzwi. Tak, znamy. Miało być takie tego, a jest takie twarde. Dobra, to czas na kolejny challenge. Wiesz, jakby się czołgał w błocie. Zaka. Hej, nie idziesz na to? Dobra, kochani, także ja już jestem po swojej przegranej i teraz będziemy robić drugą część challenge'u. I będzie ona polegała na tym, iż mamy tutaj garnek. Nie mam pojęcia, czy lizaki da się w ogóle rozpuścić, ale stwierdziliśmy, że będziemy się da. Próbować. I będziemy próbować w ten sposób jak czekoladę, ale dodamy odrobinę wody do garnka, żeby się nic nie zjarało, że tak powiem. Także rozpakujemy teraz jeszcze tak z 40 lizaków i spróbujemy je rozpuścić i z tego rozpuszczonej masy, z tej całej rozpuszczonej masy próbujemy zrobić jednego dużego lizaka, takiego jak Oliwia wygrała. Dobra, to my się bierzemy za rozpakowanie tych lizaków i wrzucenie ich do garnka. Także ja im przed chwilą pomagałem i chcę wam pokazać, jak to właśnie wygląda, bo Filip się włączył do gry. Pomaga nam tutaj ogarniać i zobaczcie, na razie mamy tyle lizaków. Filip! Mamy na razie tyle lizaków. I będziemy to zaraz rozpuszczać, ale nie wiem, czy to się da rozpuścić. I w ogóle przypominam, że możecie wpadać do sklepu, bo jest kolekcja Dear Style, nowa, świąteczna, ze złotymi nadrukami. Dobra, także mamy tu już garnek i teraz przysypiemy tą całą masę cukierkową. To wygląda tak, teraz będziemy to mieszać i mieszać i mieszać i rozpuszczać, a później wylejemy to wszystko tutaj i zrobimy jakiś ładny kształt. Pachnie naprawdę ładnie, ale czy nam się uda to rozpuścić, to nie jestem pewny. To się robi taki glutek trochę. Patrzcie, jaka zupa buzująca. Dzieje się. Dzieje się. Ej, dobrze, to ma być taki glut. Ej, no czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Także lizaki są prawie rozpuszczone, zrobi się z tego dziwny glut i woda i strasznie to paruje i nie próbujcie tego w domu, bo nie wygląda to dość bezpiecznie. Robi się nam karmel, bo się przypaliło trochę. I śmierdzi karmelem spalonym. Takim wiśniowym. Wiśniowym karmelem. Uwaga, leje na środek, a ty robisz serce. Czy zrobisz takie serce lekko? Dobra, dawaj. O! Dobra. To jeszcze trochę tak zjadę. Nie, trzeba zrobić większe te. I na środek trochę daj. Czekaj. Dobra. O! Teraz może się uformuje. Ej, to nie wygląda jak serce. To po prostu zróbmy kółko może i będzie gigantyczny lizak. O, mamy pisaki! Ej, zróbmy coś świątecznego. Trochę rozjechała mi się. Ale jest choinka. Dobra, także nasz lizak jest udekorowany. I teraz poczekamy, aż on wystygnie, a później zobaczymy, czy uda nam się go oderwać w ogóle. Tak, spróbujemy. I wygląda fajnie. I teraz mamy problem, bo nie wiem, jak nazwać ten film, bo mamy gigantyczne lizaki, które ważą pół kilo. Mamy swojego lizaka, który waży kolejne pół kilo. Mieliśmy 70 lizaków, które wkładaliśmy do misek i to był challenge. I jeszcze na dodatek zrobiliśmy własnego udekorowanego lizaka i ja nie wiem już. Dobra, kochani, także mamy naszego lizaka, który wygląda tak. I Jocimo wyszedł nam. I Jocimo wyszedł, jest lizak. Rzucaj mnie. Ej, pękło. Jest ładnie, ale czekaj jeszcze trochę. Biorę sobie taki mały kawałek chyba. No ja też nie chcę. Nie wiem, czy go przegryzę w ogóle. Smacznego.
Mogę go. Ale dobra. Jak galaretka smakuje, tylko taka twarda. Wiśniowy. Dobre. Lepsze niż te. Także kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie do Olivii na Instagrama, będzie wszystko podane w opisie. Wpadajcie na sklep, bo są bluzy świąteczne. Patrzcie też, jaka super nagroda wędruje do Olivii, bo zasłużyła za tego gigantycznego lizaka, który nam wszedł fenomenalnie. Jeszcze zamykowo. Także zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na nasze social media. Widzimy się w kolejnym odcinku świątecznym. Do zobaczenia.